Witam was, tu Kowalos. Czas na 18 odcinek Prince of Persia Świt. A oto zwiastun tego to odcinka. Okej, więc ten oto odcinek rozpoczynamy rozwalając zamurowane drzwi naszym wspaniałym, świeżo zdobytym mieczem. Raz, dwa, trzy i jebut. I nie ma co zbierać. Tutaj lepiej skorzystajmy z naszego źródełka, jeżeli mamy jakieś braki w punktach życia. Ponieważ tutaj nam się bardzo przydadzą. Gdy już uzupełniłem nasze zdrowie, skręcamy w lewo i rozwalamy nasze przeszkody, żeby dojść na przycisk otwierający drzwi do stołówki, gdzie bynajmniej nie będzie nas czekał cieplutki posiłek, a gorące powitanie w postaci nowych potworków żołnierzy. Zapach jedzenia dopiero co zdjętego oraz wkurzających niebieskich spiką. W stołach siedzieli ludzie rozmawiając i żartując podczas wieczornego posiłku. Dokładnie tak robią to ludzie u mojego ojca w Sira. O właśnie, o nim mówiłem. Grzbie czują się bezpieczni w murach zamku. Ma potężne jebnięcie, więc trzeba uważać. Z którymi mieliby walczyć. Skąd mieliby wiedzieć, że wróg... I polecam blokować hity jak tylko się da. Oraz jeżeli macie te kreseczki od specjalnej umiejętności, to stosujcie zamrażanie przeciwników, bo jest to tutaj jak najbardziej wskazane. Tutaj wolę mieć więcej HP niż tych klepsydr do wracania czasu, bo jak nas dorwą te grubasy, no to boli, oj boli. No, jednym strzałem, popatrzcie jak nas zjechał. Nie mogę sobie na to pozwolić, trzeba cofnąć. Cholera, zaś to samo. Ma jebnięcie, ma skubany. Dobra, dobijmy. No, teraz nas fara uratowała. Bo by nas zaś skaleczył. Dobra, pierwsza tura potworków poszła się paść. Może uzupełnić troszeczkę zdrowie. Oj, nie poszło. I again. Do trzech razy sztuka. Dobra, udało się. Cholera, mało tu miejsca. Trzeba się ewakuować w jakieś inne miejsce, żeby mieć jakieś pole manewru. No, schody. Będą idealne. Dobra, bawmy się, panienki. Zatańczmy tango. O to chodzi. Aj ty, kuźwa fara. Ładnie nam w plecy wjechała ze strzały. Dlatego właśnie wolałbym tutaj bić się sam. No ale cóż zrobić. Taka ta część Prince of Persia. Nic na to nie poradzimy. Trzeba się z nią męczyć. Najgorsze w tym wszystkim w sumie jest to, że trzeba je bronić.
Teraz akurat przeciwnicy są dość fajnie na mnie skupieni, więc o tyle mam łatwiej. Ale będę miał z nim też problemy, o czym się przekonacie w przyszłych odcinkach. Dobra, dobity. Czyżby koniec? Jeszcze jeden. Jep. No i pięknie zabiliśmy mu z dupy jesień średniowiecza. Okej. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Dzięki za obejrzenie. Oceniajcie, komentujcie i subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie nowych let's play czy poradników, piszcie na kowalporadniki@gmail.com. Trzymajcie się i zostawię was jak zwykle ze zwiastunem kolejnego odcinka.